4 to modelka Iga Wyrwał i jej partner Łukasz Czarnecki. Bardziej niż nie jeden reżyser. Przez całe życie mieszkaliśmy w Kaliszu. Nigdy nam się nie przerywało, ale też pieniądze to nie wszystko, my mieliśmy siebie. Jak wjechałam do Anglii, miałam 17 lat. Raczej to nie był wyjazd, tylko ucieczka. Cały czas mieliśmy w głowach wizję lepszego życia i się to stało. Zawsze jak byłam mała, sobie właśnie wyobrażałam, że chcę być modelką, bo to dużo pieniędzy i że w ogóle, ale to zawsze tylko było ze względu na to, żeby pomóc mojej mamie. Osobiście dużo lepiej czuję się, jak jestem w Kaliszu czy w Polsce, niż jak jestem w Anglii. Polska, no, ma to coś dla mnie, co mnie ciągnie tutaj. A Anglia tego nie ma, no nigdy Anglii nie nazwę swoim domem. Przez dłuższy okres czasu nie miałam kontaktu ze swoim tatą i właśnie niedawno się do mnie odezwał i po tym, jak obejrzał mój pierwszy program na żywo, i się bardzo z tego cieszę. Quick Stepa zatańczy para numer 4. Iga Wyrwał i Łukasz Czarnecki. In the back of our hack, I love to hear the rhythm of the big and the clack. Hear the loss of whiskey, the smoke from the stack. Fall around with little pretty girls named Max. So take me right back to the track. Yeah. Choo choo, choo choo choogie, woo woo, woo woo choogie, choo choo, choo choo choogie. Take me right back to the track. Yeah. You reach your destination by the lies and the lie. It's a conversation, get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack. Read the situation from the front to the back. The only job that's open is a man with an axe. So put it right back in the garage. Yeah. Choo-choo, choo-choo, choo-boogie, woo-woo. Woo-woo, choo-boogie, choo-choo. Choo-choo, choo-boogie. Take me right back to the track. Yeah. Choo-choo, choo-choo, choo-boogie, woo-woo. Woo-woo, choo-boogie, choo-choo. Choo-choo, choo-boogie. Iga i Łukasz, Marilyn Monroe. Proszę Państwa, w tym programie oczywiście cały czas obiecujemy wiele niespodzianek. Niespodzianka kolejna. Tata Igi Wyrwał i siedzi na widowni tutaj z nami. Iwonko. Iga wspomniała o tym, że marzyła o pracy modelki i spełniła swoje marzenia. A czy kiedyś brałaś pod uwagę również taniec? Było to w twoich na przykład dziecięcych marzeniach, żeby uczyć się tańca? Czy nie przewidziałaś tego? Po pierwszym i po drugim odcinku no nie przewiduję sobie kariery jako tancerka. Dlaczego jesteś tak krytyczna w stosunku do siebie? No właśnie, popatrz, twój mistrz mówi, że nie wszystko stracone. Łukasz, zatańczyłeś już z Igą czacze i teraz standardowego quick stepa. Tak. Czy po tych dwóch odcinkach jesteś w stanie mieć jakieś... Tam jakiś Spider-Man się za wami czai, niepostrzeżenie. Czy jesteś w stanie mieć jakieś przewidywania, czy Iga ma większy talent do tańców latynoamerykańskich, powołanie, czy do standardowych? O rany. Chyba do latynoamerykańskich. Chyba jednak tak. To dobrze wróży, bo to znaczy, że trzeba na was głosować, bo w przyszłym odcinku będziecie tańczyć jakiś taniec łaciński. Więc warto zagłosować. Warto również, żeby jurorzy dali tej parze szansę. Popatrzmy, jakie oceny zaproponują nasi sędziowie.